Ale to jest fajne uczucie. Tylko no mówię, no się ustawić na kładzie. Taki malutki bąbelek. Ty no, powiem wam, że zimno, jak tak się jedzie, troszeczkę szypie. To jest piękne. Ty no, on sobie daje radę pod takie małe góreczki. No widzisz, on są takie bardzo małe, ale... Ale wyjechał normalnie. Nic go nie boli. Fajnie. Powiem wam, że nawet tu jedzie. Tylko jeszcze nie czuję biegu w nim dobrze. Przedni hamulec jest fajny. W takiej sytuacji to się chyba tak robi. Zaraz się nie umiem. Ale ty po rękach pierze. Nie no, powiem wam, że jestem zadowolony z tego, jak to się jeździ tym. A dlaczego przejdźmy tutaj, moi drodzy? Bo to jest miejscówka, którą ja kojarzę. O Boże, bo 12 lat temu tu przyjechałem skuterkiem przez przypadek. Jest taki, wiecie, taki flashback z Wietnamu. No powiem wam, że wszystko spoko. Tylko ja nic nie widzę w tych goglach. To jest strasznie kiepskie. Zróbmy sobie jakieś kółeczko turystyczne. Tu nie ma takich podjazdów, wiecie, żebyś tym kołem musiał jakoś wybitnie starać, żeby tu jechać. Trzeba się z chłopakami z krosów zgadać, oni jakieś tereny może pokażą większe. Jak to idzie? Powoli z obrotu schodzi. Fajna sprawa, taki kładzior. Ale patrzysz, taka góreczka. Normalnie, bez rozpędu, bez niczego. A
ale tu fajnie chodzi. Jezus. Mój błąd, ale mordeczki. Się nie spodziewałem, że to będzie aż tak przyjemne. Jest mały zabijaka i te opony, widzicie, takie... Nie wiem, czy jest 50%, czy jest mniej jak 50% chyba. Ale jest naprawdę daje radę pod te góreczki. Świetna sprawa ten blaster, serio, zadowolony jestem, mega. Ogólnie, moi drodzy, to powiem jeszcze tak, że jestem na etapie eksperymentowania z ustawieniami GoPro, żeby było jak najlepsze, jakość była jak najlepsza, jak najfajniej się to wyglądało. I piszcie mi w komentarzach, w którym momencie film albo które, wiecie, które fragmenty są jakby najlepsze pod względem, no, oglądania, bo tam, wiecie, może nie każdy widzi różnicę, ale no, ale ja widzę bardzo duże. A chcę, wiecie, wybrać sobie jedne ustawienia, w których będziemy zawsze nagrywać, bo się wam będą najbardziej podobały. A teraz zbędnym słowem ustkalać nie będę. Pakuję się, jeszcze pojedziemy chwilę, bo cała droga się oczywiście nie nagrała. Tak to było w przypadku GoPro. Tak więc, moi drodzy, lecimy dalej, bo tu jest świetne miejsce do jeżdżenia. Odkręcamy sobie kranik. Demon ciepły, to powinien podawać jak zły. Kopeczka, hej ho. I palimy, patrzcie to. Oj. Aha. Zawsze zapominam, za każdym razem. Serio. On pali z pierwszego? Tylko ja o tym zapominam. Dobra. Poświrujmy coś. Powiem szczerze, że jestem naprawdę w dużym szoku, że on sobie tak daje radę. No patrzę się, bez rozpędu, bez niczego. Ale wiem, że tu waga robi robotę w nim. Jest grzechotnik. Wiecie co? On chodzi jak DT. Mi się z DT kojarzy. Ogólnie konstrukcja silnika chyba jest też podobna w miarę. Ale no, trzeba się pypka trzymać. O, pypek taki agresywny. Mógłby zrzucić. Ale to fajnie jedzie. Troszeczkę się zaczynam rozjeżdżać, ale ręce wolą, się chwilę nie pojeździ. To można sobie łapy stąpować na takich demonach. Ale do takiego pyrkania też się fajnie sprzęt nadaje. Macie, można sobie iść do lasu i sobie dosłownie pyrkać. To jest fajne, moi drodzy. Pamiętam, jak oglądałem filmiki. Projekt Cross Enduro. Pozdrawiam serdecznie. Boże, jak bym zajął się dopalę na tego blastera. On to nagrywał chyba 3 lata temu? Jakoś tak. No i udało się, moi drodzy, zrealizować. I u mnie taki cel. I teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko jeździć i cieszyć się z tej jazdy. Ale mówię, jeszcze jestem tak, wiecie co, zajarany ogólnie tym, że mam kozisza.
że nie jestem wam w stanie powiedzieć, czy tu chodzi wszystko tak, jak powinno. Myślę, że mnie rozumiecie. Kto tu oporę zostawił? Ale fajnie. Kurde, mówię, no dobra, do ogarnięcia mam na ten moment gogle, bo ja w tych lizy widzę, tak jeżdżę jako krecik. To jest fajne. Jezu. Tu mówię, no, zgadzać się z kimś potrzebuje. Kto na kładzie też jeździ, ma swoje miejscówki. Takie w miarę bezszypałowe. Żeby nie było srania, wiecie, w gacie. Zobaczmy sobie, czy ja tędy dam radę przejechać. Nie chcę się patrzeć w błoto, bo ja wiem, że to jest, moi drodzy, nie jest kład przeprawowy. Dlatego tych bajer się trzymam w miarę za daleko. Ty, ale to ma jadu, no! Taki mały, widzicie? Mały bączek? On chce jechać. Jezu, ej, jutro jest niedziela. Muszę się z kimś zgadać, żeby sobie polatać razem, bo strasznie mi się to podoba. Ale pali nie wiem ile. Zrany jest cały bak. Co dzisiaj można powiedzieć? Testy spalania. Jezu, moi drodzy, no. Taka to jest piękna zajawka, naprawdę. Ciężko mi się kochać te dwusuwy, ogólnie motoryzację, póki to wszystko jest normalne. Bo to jest, wam powiem jak. Moi drodzy, to jest tak, że docenia się zawsze, jak się straci. Na przykład dwusuwy, kiedyś ich nie będzie. Ja się teraz mega cieszę, że mogę sobie kupić blastera w 2T, kłada w 2T. Znaczy ogólnie to już ich nie ma, ale wiem, że kiedyś nawet ciężko będzie kupić takiego kłada. A jeszcze się da. Naprawdę, moi drodzy, korzystajmy z tego, bo nigdy nie wiemy, kiedy nadejdzie koniec. A to jest, wiecie, no jak z dziewczynami. Jest fajna, to po co kombinujesz, po co zmieniasz? Jest fajna, to się cieszę, że jest fajna i tyle. Boże święty. A i takie małe marzenie się czuję teraz, jakbym spędził, bo jestem taki mega szczęśliwy. A to wszystko dlatego, wiecie, że ja tą miejscówkę też z dzieciństwa. Teraz się udało pojeździć. I taki, wiecie, taki mały ja gdzieś tam w sercu. Aż się wzruszę zaraz. Taki mały ja gdzieś tam w sercu teraz czuję, że w Pizze, no, jest to wszystko możliwe i realne. Kiedyś człowiek, wiecie, oglądał takie rzeczy, gdzieś tam koledzy jeździli, to podziwiał, zdjęcia robiłem. A teraz sam mogę sobie pojeździć, filmik dla was nagrać. Piękna sprawa, naprawdę, moi drodzy. Kupujcie sprzęt, jak jesteście młodzi, jeździcie, katujcie to. Bo kto wie, czy nam stara się na mnie odwiedzi. Może to życzymy, ale też no uważam, że z tego to się raczej nigdy nie wyrasta. Bo to jest piękna zajaweczka. Ale moi drodzy, no Jezu, dziękuję, że jesteście. Robię to dla was. Krótki odcinek, ale fajny. Taki dla mnie mega fajny. Widzimy się za tydzień w niedzielę. Chyba, że to jest na tygodniu. Siemaneczko. Jo, ciao, ciao.